Dzisiejszy koncert swą tematyką nawiązuje do obchodów Dnia Papieskiego. Stało się już tradycją, że w związku z przypadającą 16 października rocznicą, w tym roku 35, wyboru Karola Wojtyły na papieża, jeden z koncertów jest dedykowany temu wielkiemu Polakowi i honorowemu obywatelowi naszego miasta. Tegoroczny 13 Dzień Papieski przebiegał pod hasłem Jan Paweł II, papież dialogu. W minioną niedzielę sekretarz Konferencji Episkopatu Polski, biskup Wojciech Polak, powiedział podczas mszy transmitowanej w radiowej jedynce, że trzeba wychodzić z ciasnych horyzontów ludzkich uprzedzeń i podejmować dialog z drugim człowiekiem, niezależnie od jego pochodzenia i przekonań. Biskup podkreślił też, że Dzień Papieski nie jest tylko po to, aby z sentymentem wspominać Jana Pawła II, ale aby zastanowić się nad tym, co mówił. Najlepszą okazją do refleksji nad naukami Jana Pawła II stanowi muzyka organowa, której wykonawcami są w dniu dzisiejszym młodzi muzycy. To właśnie młodzież darzył Jan Paweł II szczególnym szacunkiem i oddaniem. Papież żądał od młodych rzeczy wielkich. Stawał przed nimi, by rzucać im wyzwania godne ich misji i znaczenia dla przyszłości świata. Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali. Tylko wymagając od siebie, wbrew powszechnemu przyzwoleniu na pójście na łatwiznę, można bowiem przyjąć i realizować inne papieskie wyzwanie, by więcej być, zamiast więcej mieć. Dzisiejsze więcej być młodego człowieka to odwaga trwania, pełnego inicjatywy. Nie możecie z tego zrezygnować. Od tego zależy przyszłość każdego i wszystkich. W dniu dzisiejszym wystąpią dla Państwa młodzi organiści, studenci klasy organów profesora Piotra Greitera i profesora Radosława Marca z Akademii Muzycznej imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, posiadający już na swoim koncie pierwsze, ważniejsze sukcesy artystyczne. Są to Jarosław Ciechacki, Marek Przywarty i Szymon Olszański.
Thank you.